Branża gier należy do najbardziej dochodowych gałęzi rynku. Przeróżne studia rywalizują o sukcesy sprzedażowe, często tworząc przy tym po prostu dobre produkcje. W naszym zestawieniu wyłonię deweloperów, którzy w najbliższej dekadzie będą uznawani za najważniejszych. Pod różnymi względami, no ale wiecie, jak nie wiadomo o co chodzi, to najczęściej chodzi o pieniądze. Tak więc, który deweloper zarobi najwięcej? Jakie tytuły zaserwują nam giganci? Pasy zapięte? No to zaczynamy! Level pierwszy. Ubisoft. Przez ostatnie lata Ubisoft przyzwyczaił nas do regularnego tworzenia jakościowych gier, ale nie ma też co ukrywać, że większość z nich poszła w stronę przyjemnych zapychacza zamulaczy na kilkadziesiąt godzin. Co kto lubi. Przykładowo serie Far Cry i Assassin's Creed. Czekały tam na nas ciekawie zaprojektowane otwarte światy z dziesiątkami prostych, repetytywnych misji. Nie wątpię, że wkrótce spędzimy czas z kolejną odsłoną marki Watch Dogs czy Ghost Recon. Ubisoft na pewno nie zapomni też o miłośnikach multi. W najbliższej dekadzie na pewno zagramy w kolejne części Rainbow Six czy The Division. Fani sieciowego strzelania mogą spać spokojnie. A i pamiętajmy, że studio zawsze może wyciągnąć królika z kapelusza w postaci nowej odsłony Prince of Persia albo Splinter Cella. Ubisoft jako wydawca ma pod sobą sporo oddziałów deweloperskich, posiada różnorodne pomysły, nie stawia wszystkiego na jedną markę. W najbliższych latach to nadal będzie bardzo mocny gracz, który zarobi krocie. Level drugi. Xbox Game Studios. Zdziwieni? Przecież spora część graczy twierdzi, że Xbox nie ma wielu gier ekskluzywnych i jest to prawda. Sony odskoczyło pod tym względem Microsoftowi w tej generacji, ale jest pewien pan, który ma pomysły, jak zmienić ten stan rzeczy w najbliższej dekadzie. Mowa o Philu Spencerze, obecnym szefie marki Xbox. To on wymyślił wsteczną kompatybilność i usługę Game Pass. A teraz, przy w zasadzie nielimitowanym wsparciu finansowym Microsoftu, Spencer zapewne chce pokonać Sony. Na bank możemy się jednak spodziewać większej ilości gier ekskluzywnych od Xbox Game Studios. Co jednak najbardziej działa na korzyść Microsoftu? Będą one lądowały premierowo w abonamencie Game Pass. Podobnie jak i teraz, ale najpewniej na jeszcze większą skalę. Kolejna sprawa. Myślę, że biblioteka Xboxa w najbliższych latach będzie naprawdę zróżnicowana. Na horyzoncie już niedługo wyląduje, bo samolot, Microsoft Flight Simulator. Kolejne Gearsy to kwestia czasu. Halo tak samo, a to tylko wierzchołek góry lodowej. Wisienką na torcie są niezapowiedziane projekty od studiów wykupionych do bycia częścią Xbox Game Studios. Jedno jest pewne, na pewno będzie ciekawie. Stawiam jednak, że w najbliższej generacji o Xbox Game Studios będziemy słyszeć naprawdę często. Level trzeci. Epic Games. Wiecie, jak nazywa się dobra inwestycja? Fortnite. Tak, to miało być śmieszne. Ale cóż. Codziennie na serwerach tej wspaniałej kopalni złota lądują miliony graczy. W najbliższych latach spodziewajcie się więc kolejnej tony zawartości, sezonów, skinów i wreszcie kolejnych odsłon. Choć powiem wam szczerze, Epic nic nie musi. Nie dość, że ma kosmiczne dochody ze wspomnianej gry, to jeszcze zarabia na Epic Games Store. Słynie ona z tego, że często rozdaje gierki za darmo. W sumie to czekaj, nigdy nic nie jest za darmo. Nie zapominajmy też o popularnym silniku Unreal Engine 4. Epic zgarnia przecież procenty za wypożyczanie licencji deweloperom. Ta dekada rysuje się bardzo, bardzo dobrze dla studia, nawet bez inwestowania w nowe projekty, a nie oszukujmy się, na pewno jakieś nadejdą. Jak zresztą mawia klasyk, bogatemu nigdy mało. Spodziewam się więc zapowiedzi ich kolejnej gry, powiedzmy bliżej 3 lat niż dalej. Rzecz jasna, może się tutaj wydarzyć kolejny Half-Life 3, a gra stanie się czymś mitycznym, co tylko będzie pobudzało wyobraźnię, ale wiecie co? Mógłbym to zrozumieć. Skoro wieczne aktualizowanie jednej gry będzie przynosić zyski, to po co ryzykować z nowościami na siłę? Pożyjemy, zobaczymy, a tymczasem lecimy dalej. Level 4. Rockstar Games.
twórcy GTA mogą być spokojni o kolejną dekadę. Kilkuletni już tryb online piątki generuje stały dopływ kasy, a do tego z pewnością dostaniemy kolejną odsłonę. No, a ta zapewne wedle tradycji pobije rekord sprzedaży. Poza tym wszyscy dobrze wiemy, że poza singlem produkcja zatrzyma przy sobie graczy sieciowych. Nie zapominajmy też o innych markach Rockstara, które mogą doczekać się sequela. Jest westernowe Red Dead Redemption, można by odkurzyć takie marki jak Bully, czyli szkolne GTA, bądź zrobić coś z uniwersum Max Payne'a i będą to bestsellery, bo Rockstar kojarzony jest z tytułami, w których wszystko hula na najwyższych obrotach. No, może poza tym, że czasem zdarzy im się popsuć optymalizację wersji PC-towej, tak jakby choćby przy wydaniu Red Dead Redemption 2 na blaszaki, gdzie port zawodził technicznie, a gracze skarżyli się na niską płynność i ogrom bugów. Ale to już temat na inną opowieść. Myślę, że polityka firmy polegająca na tworzeniu niewielu gier, ale takich z toną zawartości, będzie kontynuowana. Stawiałbym też na to, że Rockstar nie zapomni z nagła, jak umiejętnie budować hype przed premierą. Dlatego, wracając do serii GTA, coś czuję, że dane nam będzie zagrać w tylko jedną nową odsłonę przez najbliższą dekadę. Tylko proszę, drogi Rockstarze, skoro masz już zarobić taką kupę hajsu, niech to będzie powrót do miasta Vice City. Wirtualna wersja miasta inspirowanego Miami zasługuje na nowe wydanie. I wtedy bijcie sobie dalej te wszystkie rekordy. Nie wątpię, że będą się wam należały. Level 5. CD Projekt Red. Wiem, że czekaliście na polski akcent w tym zestawieniu. Mój wybór padł na twórców Wiedźmina, ale uchylając rąbka tajemnicy, nie był aż tak oczywisty. Jednakże skalę tego, jak bardzo najbliższa dekada będzie należeć do CDP-u, pokazuje zainteresowanie ostatnią odsłoną przygód Geralta. Trójka okazała się sprzedażowym sukcesem, trafiła na wszystkie wiodące platformy, a w ostatnim sprawozdaniu usłyszeliśmy wieści o 28 milionach kopii. Moim zdaniem śmiało można uznać ją za najlepszego roleplaya tej generacji. Chyba dopiero nadchodzący Cyberpunk 2077 może przebić ten sukces i coś czuję, że zapewni on dochód Redom na najbliższe parę lat. Wszystko wskazuje też na to, że w produkcji jest kolejny tytuł w wiedźmińskim uniwersum, a ten też sprzeda się dobrze, nie ma co się oszukiwać. Tym bardziej, że masowy odbiorca jeszcze chętniej sięgnie po przygody w świecie prozy Andrzeja Sapkowskiego, bo wiecie, grosza rzuć Wiedźminowi. Zawsze też jakiś grosik może wpaść przez gwinta, zwłaszcza w mobilnej wersji. Gracz na telefonach to target, który warto badać i myślę, że Redzi też będą ten temat dalej eksplorować. Inaczej ma się sprawa z produkcjami zapychaczami. Pokażę wam to na przykładzie niedawno wydanej gry. Wojny krwi wiedźmińskich opowieści. Opowiadały one singlową historię z oprawą roleplayowego gwinta. Tytuł sprzedał się bardzo słabo. Tego typu mniejsze produkcje, mimo ciekawego pomysłu, nie będą przez Redów tworzone. Szkoda zasobów na widmo lichego zysku. Czuję, że wpompują oni całe zasoby w wysokobudżetowe tytuły i ich mobilne iteracje. Zastanawiam się jeszcze nad jednym. Czy dane nam będzie zobaczyć grę studia, która nie będzie działa się w uniwersum na licencji, jak to się ma z Wiedźminem czy Cyberpunkiem? Może coś w klimatach historycznych, średniowiecznych, mniej drewnianych niż Kingdom Come Deliverance? Pożyjemy, zobaczymy, a wy jaki pomysł na grę podrzucilibyście rodzimym deweloperom? Level 6. Nintendo. Kolejna dekada, kolejne przygody Mario, które podbiją serca graczy. I załadują portfele Nintendo oczywiście. Ich konsole i gry pokochaliśmy za kreatywność i czysty fun, a nie za wysoką rozdzielczość. Czasami jednak wielkie N też popełnia błędy. Wii U. Na szczęście ich obecny sprzęt Nintendo Switch jest już konsolą kompletną zarówno dla gracza stacjonarnego, jak i mobilnego. Czuję, że wsparcie dla niego będzie trwało bardzo długo. Spodziewam się, że w najbliższej dekadzie doczekamy się co najmniej kilku wariacji przygód wesołego włoskiego hydraulika. Marian w wersji 3D, 2D, kolabo, bijatyki, wyścigi, chotrzy, itp. itd. A i tak czuję, że pojawi się coś nowego w temacie, bo Nintendo lubi zaskakiwać. Pamiętacie choćby VR z kartonu, które też nie poradziło sobie jakoś źle? Na pewno doczekamy się też kolejnych odsłon Pokémonów i Zeldy. Możliwości wiele, ale tak naprawdę wszystko przed nami. Pewne jest jedno. Mario będzie skakał nad grzybkami. Jakimi grzybkami? O, nie, dobra, tego żartu nie powiem w telewizji. Level 7. Activision.
A dokładniej rzecz biorąc, studia odpowiedzialne za serię Call of Duty. Ta marka corocznie pobija kolejne rekordy sprzedażowe. W najbliższych latach spodziewam się powtórki z rozrywki. Zagramy w kolejne części Modern Warfare, Black Ops i pewnie w kilka innych podtytułów. No a czcigodny Activision będzie tylko zacierać rączki. Tutaj gra, tutaj Battle Passy, do tego przeróżne skiny, źródła nieskończonego dochodu, prawda? Tym bardziej, że wydawca odkrył ostatnio nowe pomysły na monetyzację marki. Ale wiecie, co jest najlepsze? Jakimś cudem Call of Duty Mobile podbiło rynek mobilkowy. Spodziewam się tony zawartości do niego, jak i stworzenia dużych free-to-playów. Najlepszym przykładem niech będzie to, że Activision wypuściło ostatnio darmowe Call of Duty Warzone, czyli Battle Royale, które bardzo szybko zdobyło ponad 30 milionów graczy. No i nie zapomnijmy o potencjalnych remasterach starszych odsłon, choć tu Activision może stąpać ostrożniej, by nie dzielić bazy graczy na kilka pomniejszych. Zawsze można odnowić tylko kampanię, nikt się raczej nie obrazi. Tak czy siak, Activision ma kilka zespołów deweloperskich, których gry dalej będą biły wszelkie rekordy sprzedażowe. Nawet w Polsce, moi drodzy, w kraju, gdzie istnieje silny bastion fanów Battlefielda, ostatnia odsłona Call of Duty zyskała duże uznanie. Activision ma się naprawdę dobrze i coś mi mówi, że ten stan rzeczy nie ulegnie zmianie na gorsze. Jest jeszcze Capcom, Riot Games, praktycznie wszystkie oddziały Sony, Platinum Games, może, nie wiem, EA wróci w łaski graczy dzięki respawnowi. Dobra, mamy za krótkie odcinki albo za mało pozycji, no ale bardzo dobrze wiecie, że jest tutaj jeszcze kilka propozycji, które można by było wrzucić, więc oczywiście dajcie nam znać, czy te, które ja wam przedstawiłem, naprawdę wam pasują i zgadzacie się z tym, co tutaj powiedziałem, czy jednak będziecie krzyczeć Riot Games, Valorant, League of Legends, Legends of Runeterra, TFT, to są tytuły przyszłości. Oczywiście jestem otwarty, piszcie to wszystko w komentarzach, a ja się z wami żegnam i zapraszam na kolejne odcinki Level 7. Trzymajcie się, do następnego. Cześć. O Jezu, i będzie, no. Degenerat. Prompter? No nie, to się nagrywa i to będzie wykorzystane później w making-offie na końcu.